Oficjalnie nowym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu został brygadier Radosław Jadwiszczak. Chciałbym utrzymywać tą gotowość bojową jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, tak żeby ta pomoc była świadczona niezależnie od miejsca zamieszkania, żeby każdy mógł czuć się bezpiecznie i wiedzieć, że Straż Pożarna zawsze do niego dojedzie. W najbliższych planach to mamy możliwość wymiany drabiny na podnośnik 40-metrowy i to jest takie nasze duże wyzwanie. Mam nadzieję, że to się zrealizuje. Przekazanie odbyło się na placu przed budynkiem straży w uroczystej atmosferze. Na samym wstępie, panie komendancie, jeszcze raz na forum dzisiejszej uroczystości chciałbym podziękować za zaufanie, za ten awans. Dla nas wszystkich tutaj zgromadzonych najważniejszym jest, by każdy mieszkaniec powiatu sieradzkiego, bez znaczenia, czy mieszka w centrum Sieradza, czy gminie Brzeźnią, Burzenin, Klonowa, jakimikolwiek drogami się do niego jedzie, by każdy w razie potrzeby otrzymał szybką i profesjonalną, czyli skuteczną pomoc. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. łódzki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Grzegorz Janowski, przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, kapelan strażaków województwa łódzkiego ksiądz Adam Stańdo, kapelan strażaków powiatu sieradzkiego ksiądz prałat Grzegorz Drzewiecki, poseł na Sejm RP Piotr Polak, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz włodarze wszystkich gmin. Zaproszeni goście zabrali głos podczas uroczystości. Nie zabrakło również najbliższych nowego komendanta. Życzę panu, aby dalej był pan łączącym, budowniczym. Jednostkę zastał pan swoją komendę powiatową w stanie bardzo dobrym. Liczę na pana, liczymy wszyscy na pana. Życząc panu dalszych sukcesów, proszę pana komendanta, żeby pan komendant był nie tylko zarządzającym, ale również słuchającym, żeby słuchać swoich podwładnych. Chciałem złożyć nowemu komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu najserdeczniejsze życzenia. I jak zawsze jesteśmy gotowi do udzielania wszelkiej pomocy Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. To, co dzisiaj słyszeliśmy, jak nowy komendant jest doświadczony, to jest właśnie ta trafność decyzji. Trafność, która wiadomo, że jeżeli obejmuje się stanowisko komendanta, to jest duża odpowiedzialność. Jest to nie tylko praca, ale jest to powołanie. Sieradz ma szczęście do dobrych komendantów powiatowych Straży Pożarnej. Jestem przekonany, że pan brygadier również będzie takim dobrym, bardzo dobrym komendantem. Nowemu komendantowi serdecznie gratulujemy. Życzymy samych sukcesów oraz dobrej współpracy.